Cześć, witajcie serdecznie. Limak Akwarysta z tej strony. Dzisiaj się czuję, jakbym pierwszy raz dla Was nagrywał to akwarium, dlatego że jeszcze nie zdarzyło się na tym kanale, że została zmieniona aranżacja, a nie zostało to w żaden sposób udokumentowane, nagrane. W tej chwili tak właśnie jest. Ten zbiornik funkcjonuje już około pół roku, moim zdaniem bardzo dobrze, chociaż jest to zbiornik taki low-techowy, nie wymagający właściwie większej uwagi. Te rośliny też nie wyglądają tutaj najlepiej. Dzisiaj przeprowadziłem taki niewielki serwis, dlatego że jest niedziela, zawsze w niedzielę przeprowadzam tutaj jakieś podmianę wody i tak dalej, ale o tym będzie troszeczkę później. Na początku powiem Wam, co się wydarzyło z poprzednią aranżacją. Tam były problemy głównie z glonami, z podłożem. Właściwie podłoże było zrobione z zwykłego żwirku takiego akwarystycznego. Pod spodem był substrat aktywny i właśnie przez to nastąpiła pewna katastrofa, bo były po prostu różne dodawane nawozy pod tym żwirem. Było to zrobione aż praktycznie pod przednią ściankę ze względu na to, żeby posadzić też między innymi trawnik. Tamten zbiornik miał być trochę bardziej taki high-techowy. Podczas całej eksploatacji tego zbiornika niestety zdarzyło się tak, że też podczas odmulania i tak dalej dokopałem się niestety przypadkiem do tych aktywnych różnych dodatków. Wybiło to niestety do słupa wody. Spowodowało to, że wyrzuciło tutaj bardzo mocno glonem. Ciężko było ratować i były różne typy glonów. Możecie sobie to obejrzeć na poprzednich filmach. Dużo mi poradziliście i to mi pomogło. Tutaj dzisiaj pierwszy raz nagrywam też jakby tak na żywo. Zwykle przygotowywałem bardziej sobie tutaj scenerię. Nagrywałem osobno dźwięk, osobno obraz. Dzisiaj no niestety mamy dzień i tutaj widać takie niestety odblaski od drzwi, które są z drugiej strony. Musicie mi to wybaczyć. Co do tej aranżacji, zostały wymienione właśnie korzenie, zostało wymienione głównie podłoże, które tamto nawaliło. Tutaj jest dużo znacznie lepiej i to wszystko pomogło. Powiem Wam taką ciekawostkę, że tutaj około 3 albo 4 miesięcy nie zostały czyszczone nawet szyby od wewnątrz, kompletnie w tym zbiorniku nie pyli. Jest może taki drobny, gdzieś można się przyjrzeć, ale nie jest to zauważalne, więc tego nawet nie czyszczę. To jest ogromny sukces. Zrobiłem też na górze, jest zrobiony deszczownica, tylko że ta deszczownica jest zanurzona w wodzie, jest pod tutaj wierzchnią warstwą wody ze względu na to, żeby ten strumień wody nie był kierowany w jedną stronę, przez co wcześniej były właśnie problemy z tym, że pojawiały się glony, głównie krasnorosty przy wylocie na roślinach dookoła. W tej chwili ten problem jest Tego problemu nie ma, jest wszędzie czysto, nie ma glonów. Niektóre jeszcze miejsca, jak na przykład anubiasy czy inne takie rośliny wolno rosnące, gdzieś mają jakieś takie sporadyczne, te takie wąsy właściwie, jeśli chodzi o krasnorosty, ale to zostało przeniesione z tamtej aranżacji. Cały czas mi było szkoda tych roślin wyrzucać, może trzeba by było to zrobić, bo jednak te glony tutaj mogą gdzieś się przenosić. Jeśli chodzi o podłoże, podłożem jest tutaj substrat, który w niektórych moich poprzednich filmach możecie sobie znaleźć. To jest Tetra Active Substrat. Bardzo narzekałem na niego, ale przez lata można powiedzieć, że nauczyłem się go funkcjonować z tym substratem. Wiem, jak on się zachowuje z nawozami i innymi tego typu sprawami, więc wiem, jak tutaj sobie z nim dać radę i uważam, że to jest jeden z najlepszych substratów. Bardzo mi się podoba kolorystycznie. Zbiornik wygląda moim zdaniem znacznie lepiej niż zwykłym żwirkiem. Jest taki inny, nietypowy. Ten żwirek nie jest aż taki brązowy jak
czy czerwony, jak to w niektórych innych substratach czasami miało miejsce. Moim zdaniem kolor jest idealny. Korzenie, to chyba już pokazywałem, że były kupione, chociaż jak nie, no to są korzenie sprzedawane po prostu na Allegro, jakieś tam przywiezione ze wschodu pewnie. Ja jestem zadowolony, bo są twarde, nic nie gnije, nic się nie, na nich nie tworzy. Nie pamiętam, jakie to jest drewno, z jakiego rodzaju drzewa, ale no, super tutaj się zachowały. Nie pokrywają się glonami, no bo tak widać, nie ma w ogóle w zbiorniku żadnych zielenic. Na górze mamy rośliny pływające. Też one powodują, że trochę zaciemniałem ten zbiornik, bo tego światła jednak okazywało się, że jest za dużo. I też mi to pisaliście w poradach, nie pamiętam dokładnie, kto to pisał, ale możecie sobie komentarze przeczytać, dlaczego mogą być problemy z tymi glonami, też ze względu na to, że nie spodziewałem się tego. Jest tu standardowe oświetlenie UV-a, a okazało się, że jest tak mocne, że jest problem właśnie z nadmiarem tutaj światła odnośnie tego zbiornika. Tutaj od góry widać tą roślinę. Widać też, że założyłem takie dyfuzory na świetlówki LED-owe, żeby też tego światła było mniej. Z jednej strony jest bardziej przyciemniony, z drugiej mniej. To jest szybka, zwykłego taki profil LED-owy. Można czasami kupić to osobno. Przypiąłem to po prostu opaskami i tego światła wpada mniej. No nie będzie tutaj już w tym akwarium jakichś bardzo wymagających roślin, no bo nie jest już tutaj z tego światła za mało, żeby posadzić jakiś ładny trawnik. Widać, że niektóre rośliny tego światła jednak mają za mało. No ale musiałem się z tym pogodzić, dlatego że no, światła mniej, ale mniej też problemów, tak jak widać, akwarium dużo, dużo lepiej wygląda. Teraz możecie obejrzeć sobie szybką podmianę wody. Szybką dlatego, że udoskonaliłem sobie system tej podmiany wody, a właściwie pompkę, która podaje mi wodę z filtra odwróconej osmozy prosto do akwarium. Nie muszę już teraz nic ręcznie przenosić. Zobaczcie sobie to teraz. Dla ułatwienia podmian wody kupiłem sobie taką zwykłą pompkę wkładaną do zbiornika. Podłączyłem pod zasilacz normalnie 12V, bo to jest pod instalację 12. Wprowadzam sobie tylko w ten zbiornik tutaj, który jest wypełniony wodą z filtra odwróconej osmozy. Podłączam zasilanie, druga strona do akwarium. Tutaj na końcu zrobiłem taki
prosty jakby dyfuzor, który powoduje, że ten strumień wody nie jest aż taki mocny, żeby tam mieszało w tym akwarium, tylko delikatnie się wylewa woda. W środek jest włożona jest wata filtracyjna, tak żeby właśnie jeszcze bardziej tą wodę rozpraszać. W zbiorniku przypinam sobie taki klips do węża, który mam tam od systemu podmiany wody JBL-a, tak żeby ten wąż tam przypadkiem nie wypadł z akwarium. No i podłączamy zasilanie. Pompka ładnie pracuje, zaciąga nam wodę, ładnie nam tutaj się wlewa, nie trzeba używać żadnych wiader, zbiorników. Trzeba tylko tą pompkę wprowadzić jak najgłębiej, żeby później pod koniec ładnie wyciągała wodę. Widać już ją tam na spodzie. No i to wszystko. Mamy taki system szybkiej podmiany wody, gdzie nie trzeba się męczyć, wystarczy tylko przynieść ten zbiornik z wodą. Praktycznie tak jak z kranu. I to jest coś, czego mi tutaj właściwie brakowało, dlatego bardzo często wracałem do podmiany z normalnie wody z kranu, bo było to dużo łatwiejsze. W tej chwili nie ma takiej potrzeby. Przepiąłem się już do drugiego zbiorniczka, mniejszego 20-litrowego, tamten był 30. Zazwyczaj wystarcza mi jeden, ale dzisiaj zrobiłem troszeczkę większą tą podmianę. No i to co ważne, to żeby ta końcówka wylotowa była nad powierzchnią wody, ze względu na to, że jak już zabraknie nam wody w zbiorniku albo wyłączymy pompkę, to potrafi zaciągnąć z powrotem, później wylatuje do zbiornika grawitacyjnie, no i możemy sobie zalać podłogę, zanim to się z powrotem cofnie. Trzeba było zbiornik oczywiście podnieść do góry, bo pompka, podłączenie ponowne niewiele da, bo musi być w tym zbiorniku troszeczkę wody, tak przynajmniej żeby pompkę pokrywało, bo inaczej nie zaciągnie nam. No i co, no i tak sobie spokojnie pompujemy, dość szybko to idzie, także bardzo fajny sposób, polecam. Jak ktoś ma problemy z wymianą wody, na przykład no, przy kontuzji jakiejś, tak w moim przypadku, albo no po prostu nie chce mu się w bańkach przenosić, czy w wiadrach, czy grawitacyjnie nie ma gdzie postawić zbiornika wyżej, na przykład jak u mnie, bo tutaj jest sufit no taki dość niski, akurat jest pod skosem, także ciężko było cokolwiek tu wyżej postawić. Tutaj od razu też jest taka ścianka. Bardzo fajne rozwiązanie. Przy okazji jeszcze tego filmu powiem wam, że nieraz mówiłem, że ta akwarystyka w okresie letnim czy wiosennym tak trochę spowalnia u mnie. Też dlatego chciałem wam pokazać i zaprosić was na nowy też mój kanał, który prowadzę równolegle, jest od niedawna, Podwórko przy torach. Link będziecie mieli w opisie. Tam pokazuję to, co też mnie oprócz tego interesuje, takie codzienne moje zainteresowania. W tej chwili jestem na etapie budowy fundamentu czy stawiania garażu blaszanego. Będzie to mój taki warsztacik, gdzie będę mógł wykonywać różne rzeczy, głównie jakieś moje zainteresowania, ale też niemożliwe, że będą tutaj robione w nim jakieś elementy, które będą wykorzystywane na przykład w akwarystyce, bo do tej pory nie miałem takiego miejsca. Będzie tam można zobaczyć, już można zobaczyć moją twarz, jeśli kogoś interesuje, jak wyglądam tam, zapraszam na tamten kanał. Tutaj uznałem, że nie będę szpecił tego kanału, ze względu na to, że akwarystyka jest na tyle piękna, żeby tutaj jednak nie pasuje pokazywać siebie. Tu zachwycamy się aranżacją, roślinami, rybkami. Także zaglądajcie na drugi kanał. Jeśli wam się spodoba, to subskrybujcie, zostańcie, oglądajcie. Oczywiście tutaj też będę wrzucał filmy. Jak widzicie, one nie są często, być może nie będą jakoś często, ale to najważniejsze zmiany, jakie tutaj się robią w tym
w tym akwarium będę zawsze pokazywał, prędzej czy później. Niekoniecznie lubię cały czas pokazywać w kółko to samo, bez jakichś zmian. Nie jestem zwolennikiem nagrywania co tydzień zbiornika, w którym nic się nie dzieje, bo ileż to można mówić o pływających rybkach, że dzisiaj no, coś tam jej się dzieje, albo bardziej wpływa w lewo niż w prawo, ale jakieś te większe zmiany, co się dzieją, zawsze będę pokazywał. Także zapraszam serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia, do kolejnego filmu, do zobaczenia na nowym, drugim kanale. Trzymajcie się, cześć!